Dzisiaj do podcastu Od Laika do Stoika zawitał kolejny specjalny gość, a nawet gościuwa, Klaudia Tolman, ryślicielka, trener myślenia wizualnego, dyrektorka kreatywna Explain Visually, graphic recorder, który budzi w ludziach uśpione od wielu lat dziecko i udowadnia im, że każdy potrafi rysować. Cześć Klaudia, czy chciałabyś coś dodać do tego opisu lub coś sprostować? Cześć Andrzej, tu Klaudia. Czy coś bym chciała dodać? Często, bo zresztą sama jestem no niejako autorką tych zbitek, którą lubię być przedstawiana. Natomiast często mam taką obawę, że słysząc o tym twórczym dziecku i o tym udowadnianiu, że tam każdy potrafi rysować, to mam taką obawę, że czasami ludzie mogą sobie wyobrażać, że mam taką, że po prostu jestem artystką. Nie? To taka artystka chodzi na kolorowo ubrana i to jest jedno z określeń, które rzeczywiście zaskakująco wywołuje we mnie gęsią skórkę i nie cieszę się, jak ktoś tak o mnie myśli, bo mam wrażenie, że to zupełnie nietrafna jest diagnoza tego, co robię, bo ja się bardziej czuję takim, wiesz, jestem takim inżynierem rysunku, czy też takim, mam rzeczywiście takie bardzo modelowe, czy inżynieryjne wręcz podejście i ja po prostu lubię rysunkiem rozwiązywać różne zagadki, coś usprawniać, coś popychać do przodu i tak dalej. Także cudownie mnie przedstawiłeś z gwiazdką, że nie artystka. A raczej inżynier. Okej, okay, jakieś rzuty przestrzenne różnych figur też rysujesz jako inżynierka? To jest taka, wiesz, inżynierka samomianowana, samozwańcza, więc nie mam papieru na bycie inżynierem, ale się czuję takim właśnie trochę Dobromirem, takim, wiesz, korzystam z myślenia wizualnego i z rysunku jako narzędzia do różnych rzeczy. Super. I jakich rzeczy myślę, że jeszcze nam dane będzie porozmawiać, a w międzyczasie jestem ciekaw, czy pamiętasz, gdzie i kiedy się poznaliśmy. Zobaczymy, czy nasze wersje się zgadzają. Oh, wow. Mogą się nie zgadzać, bo ja chyba nie mam żadnej. To znaczy, nie, inaczej. Ja cierpię na niepamiętanie takich sytuacji, ale widzę ciebie na transferencji, tylko że nie wiem, czy to jest pierwsza nasza okazja. Jeszcze przed transferencją był zlot, więc tam też mieliśmy okazję mignąć sobie na korytarzach, nawet uczestniczyć w jakichś warsztatach wspólnych. Jak to sama określiłaś, byliśmy na spotkaniu naszego plemienia trenerskiego. No to stamtąd mamy prawo się kojarzyć. Okej, okay. A to nie jest tak źle. To... Tak, tak, więc przy transferencji byłaś już całkiem ciepło. Widziałem cię w kilku miejscach, że w social media się określasz jako stoiczka. Co to dla ciebie znaczy, bycie stoiczką? Przyznaję się, że ja odsłuchałam sobie, zdaje się, że większość twoich podcastów ostatnimi czasy, jak zostałam do tegoż podcastu twojego zaproszona, to odrobiłam pracę domową, odsłuchałam i wiem, że w jednym z odcinków, nie wiem teraz w którym, cytowałeś w ogóle jakąś Klaudię i jak tak cytowałeś jej słowa, to miałam wrażenie, że to właściwie mogłabym się pod tym podpisać. Więc tam jakaś Klaudia być może ja albo inna Klaudia mówiła o stoicyzmie jako o kimś, kto... albo inaczej, to co rzeczywiście dla mnie, czym dla mnie jest stoicyzm, to sztuka życia. Natomiast ważny jest ten element, że to się dzieje w głowie, bo stoicyzm to, no to właśnie, sztuka myślenia i takiego świadomego myślenia. Dla mnie stoicyzm zaczyna się od tego podziału na zależne, niezależne i to jest w ogóle podstawa właściwie wszystkiego, bo począwszy od tego, jaki smutek mnie tam może gnębić i gryźć, no to mogę się zastanowić od tego, czy ten powód, który ten smutek wywołuje, jest ode mnie zależny, czy nie. Więc no krótko mówiąc, na pewno to. Na pewno ja też często się zatrzymuję w swoich myślach i zastanawiam nad tym, czy to, co właśnie myślę, to jest fakt, to jest prawda, to jest jakiś twardy fakt, czy bardziej jest moje wyobrażenie i moja interpretacja rzeczywistości. I pewnie wiele innych rzeczy na ten taki mój stoicyzm
się składa. Ja pewnie w swojej praktyce stoickiej bym jeszcze nie szła tak daleko, żebym nie nazywała siebie praktykującą stoiczką. Ja z tym stoicyzmem się zetknęłam całkiem niedawno, natomiast jak się z nim zetknęłam, to stwierdziłam, panie losie, to jest to chyba zawsze było to, ale teraz jak już przeczytałam i poznałam to wydaje mi się być po prostu jedyną słuszną metodą życia, i aż mnie często dziw bierze, że to nie jest przyjęte za normę, nie? Że nie wszyscy są stoikami, to mnie zadziwia. Także ja jako stoik sobie też prowadzę dużo rozmów wewnętrznych. Ten mój wewnętrzny stoik jest bardzo rozmowny i on często rozmawia sam ze sobą i jest w kontakcie z moimi myślami, czy ja jestem w kontakcie z moimi myślami. No i stoicyzm dla mnie jest niesamowicie logicznym sposobem, logiczną filozofią. Wszystko się tam pięknie składa w jedną całość i trudno, żeby to działało inaczej. Super, dzięki za to opowiedzenie o tym, jak ty o stoicyzmie myślisz i jak stoicyzm wpływa na twoje myśli, bo to w dwie strony często działa. Tak, powiedz proszę, bo wspomniałeś o tym, że to w miarę niedawno się ta twoja przygoda zaczęła. Co było takim impulsem do tego? Sama ten stoicyzm odkryłaś? Może ktoś cię wciągnął w tą filozofię? Już ci mówię. To tak ku potomności, bo wiadomo, podcast idzie w świat i będzie sobie już tam istniał. My nagrywamy go 14 września 2020 roku, a ja natknęłam się na stoicyzm w 2017, czyli zaledwie 3 lata temu. I historia jest naprawdę niezła, bo dostałam książkę Sztukę życia według stoików Piotra Statkiewicza. Klasyka gatunku. Klasyka gatunku, tak jest. I słuchaj, dostaliśmy ją 21 lipca tego 2017 roku od Adama, którego serdecznie pozdrawiam, a mówiąc dostaliśmy, mam na myśli mnie i Michała, z którym wówczas byłam w związku. I numer był taki, że Adam, jak nas tam odwiedził, przyniósł dwie książki, a my tłumaczyliśmy mu, że no daj spokój, no co nam będziesz dawał dwie, jak my jesteśmy narzeczeństwem, mieszkamy w jednym mieszkaniu, prowadzimy wspólne gospodarstwo, no po co nam dwie te same książki, daj spokój. I Michał powiedział, że wystarczy nam ta jedna. No i Adam się na szybkości odwrócił, wiesz, żeby napisać dedykację, i napisał nam na tej książce: wystarczy wam ta jedna. W znaczeniu takim, to były dosłownie słowa Michała, których użył, ale też Adam podkreślał, że to jest taka książka, że jeżeli człowiek miałby przeczytać jakąś książkę w życiu, to musi być ta. No i ja jej nie zaczęłam czytać od razu, ona sobie gdzieś tam czekała na półeczce, ale niedługo, bo my z Michałem w sierpniu, czyli kilka tygodni w wakacje, te same wakacje 2017, poleciliśmy do Kanady na urlop. No i wróciliśmy z tego urlopu i pod koniec sierpnia, 30 sierpnia, Michał zginął w tragicznym wypadku. I to był moment, w którym ja po tą książkę sięgnęłam. Znaczy nie wiem, czy to był dokładnie 30 sierpnia, raczej nie, ale rzeczywiście przypomniałam sobie, że taką książkę mam i zaczęłam ją czytać jakoś chyba w październiku. Pośród tego czasu, w jakim byłam, no a jak się można domyślać, to był najtrudniejszy czas w moim życiu, no to sięgnięcie po stoików było naprawdę super krokiem i było czymś bardzo, bardzo pomocnym. Co ciekawe, ja niczym rebeliant, bo mam trochę takiego małego rebelianta w sobie, to uznałam, że pomimo, że najczęściej czytam książki od początku do końca, a nie tam gdzieś od środka zaczynam, to stoików Piotra Statkiewicza zaczęłam od rozdziału o śmierci, no bo był to temat, który przerabiałam na tamten moment, więc to, co przeczytałam o podejściu do śmierci w stoikach, było kolejnym takim bardzo ważnym puzelkiem, który gdzieś mi pomógł się w tej sytuacji odnaleźć i uspokajać i po prostu przechodzić
przechodzić przez nią jakoś, no najlepiej jak byłam w stanie. Także stoicy do mnie przyszli od Adama, przeczekali chwilę na półce i potem po nich sięgnęłam. Plus tak zamknę to klamrą, że rzeczywiście, no wystarczyła nam ta jedna, tak? Bo nie potrzebowaliśmy dwóch. Michał by jej pewnie nigdy nie przeczytał, a dla mnie to była naprawdę, i to nie, bez cienia wyolbrzymienia, to była najważniejsza książka, jaką przeczytałam w życiu. Bardzo mi pomogła. Życie cię naprawdę na głęboką wodę wrzuciło, jeśli chodzi o te stoickie testy, bo wśród początkujących stoików zwłaszcza panuje takie przekonanie, że właśnie jak ktoś już się zaczyna interesować stoicyzmem, to prędzej czy później się pojawi jakaś komplikacja życiowa i sprawdzi, na ile te wszystkie nauki ktoś sobie przyswoił. W twojej sytuacji to absolutnie tutaj ekstremalny test. A powiedz proszę, które z, nie wiem, cytatów, technik, myśli najbardziej ci w tej sytuacji pomogły, pamiętasz? Wiesz co, ja sobie nawet je zebrałam, bo ja miałam taką wewnętrzną potrzebę w ogóle pozbierania, opisania jakoś tego procesu bycia w żałobie i wychodzenia z niej, więc ja wydałam takiego bezpłatnego e-booka i tam zebrałam te wszystkie najważniejsze dla mnie cytaty z tego rozdziału o śmierci. I jestem przygotowanym tutaj gościem podcastu. Znakomicie. Mam odpalonego, więc jest kilka takich ważnych. Natomiast jeden z nich to jest cytat z Piotra Stankiewicza ze Sztuki Życia według Stoików ze strony 278, także pilni słuchacze mogą sobie tam wertować i znaleźć, gdzie Piotr cytuje słowa Seneki: nie śmierci się boimy, ale myśli o śmierci. I to ze mną rzeczywiście bardzo rezonowało, dlatego że ja jakieś takie miałam bardzo dziwne i trudne do namacania w ogóle przed śmiercią Michała, takie właśnie przeczucie, taką jakąś obawę, strach. I on mi towarzyszył naprawdę często. W sensie to w codzienności miałam taką myśl, że ja Michała stracę. W sensie, że po prostu Michał umrze. Nie tam, że się rozstaniemy, tylko że on naprawdę umrze. I ja tą myśl miałam naprawdę głęboko zakorzenioną. I z chwilą, kiedy Michał umarł, to też nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, bo to łatwo źle usłyszeć. Nie chodzi mi o to, że, bo to by było straszne i to nie jest prawda. Nie chodzi mi o to, że śmierć, która rzeczywiście przyszła w realiach, była o wiele mniej straszna, niż ja sobie wyobrażałam. I że to tak naprawdę był pikuś, bo absolutnie nie. To była najtrudniejsza próba moja życiowa. Natomiast rzeczywiście bardzo zrozumiałam wtedy zasadność tego powiedzenia, nie wiem, czy typowo polskiego. Ja sobie je przeinaczam tak na swoje, czyli nie taki diabeł straszny, jak go sami malujemy. Bo ja się katowałam tą myślą przez miesiącami, latami, natomiast paradoksalnie przez to, że ja ją miałam na wierzchu, to nie było coś, czego ja wypieram i co dostrzegam często, że jak rozmawiam z ludźmi o śmierci, to my to jest normalne, boimy się śmierci, ale też bardzo ją chowamy pod dywan i nie dopuszczamy w ogóle tej myśli. A ja tą myśl miałam bardzo na wierzchu, co do śmierci Michała. Myśl o śmierci własnej również mam na wierzchu, jakby jestem z tą śmiercią swoją przyszłą pogodzona. I tak myślę, że gdybym miała szukać obszaru, w którym chyba jestem najbardziej stoicka, to chyba właśnie w tym kontekście śmierci i tego pogodzenia, takiego właściwie takiej pogodnej czy pogodzonej zgody na to, że no ona się po prostu wydarzy. Prędzej czy później, tak? Jest to nieuniknione. Prędzej czy później... Tak jest. Każdemu. To jest jedyna sprawiedliwa rzecz, która się wydarzy. Jak cytowałaś Senekę, to myślałem, że innego cytatu użyjesz. Ciekaw jestem, czy też gdzieś ci wpadł w oko wtedy. To nie jest dosłowny cytat, bo ja akurat nie mam otwartej książki na twojej stronie, ale mniej więcej to idzie w ten sposób, że nie gniewaj się na życie, że ci odebrało brata, tylko doceń to, na ile tego brata miałaś, tak? Ile lat mogłaś się cieszyć być razem z nim. I myślę, że myślenie w takich kategoriach o czymkolwiek w życiu, że wszystko w życiu nie mamy, tylko jest to wypożyczone i w każdej chwili może być zabrane. I mając tego świadomość, dużo łatwiej doceniać to, co się ma.
Tak, zdecydowanie tak. Plus jeszcze też w sztuce życia według stoików jest ten wątek długości życia versus jego tam jakości. Ja, choć jest to wiadomo, no, polski zwyczaj, jak są rodziny, to się śpiewa 100 lat, to mnie to 100 lat, no mnie to 100 lat to nie przekonuje. W sensie ja głęboko wierzę w to, że można żyć i 100 lat, ale przez 100 lat żyć nieszczęśliwie, jakby no niewartościowo w znaczeniu takim, że mając te 100 lat, już zamykając oczy, myślimy sobie, do bani było to moje życie, tak? Ale mogę żyć o wiele krócej, tak? Gdzie znowu wracając do mojego osobistego doświadczenia, no to częstymi słowami przy śmierci młodego człowieka, no to są właśnie słowa, no taki młody, a całe życie przed sobą. Ale nigdy bym nie powiedziała o Michale, że on żył niewartościowo, być może on żył krótko, bo tyle było mu dane, ale na pewno no, był szczęśliwym człowiekiem, bo był bardzo też świadomym człowiekiem, który no, zarządzał też swoimi myślami i bardzo się rozwijał, więc no nie ilość życia, ale jakość. Ja tutaj w pełni się z tobą zgodzę, jak rozmawiam czasem ze znajomymi i oni mówią, że właśnie najważniejsze, żeby życie było długie, to ja ich pytam, czy chcieliby być sekwoją. Czy zamieniliby się na życie z sekwoją, mając gwarancję, że będą mogli być drzewem przez 500 lat? I jakoś nie byliby skłonni do dokonania takiej zamiany. I dociera do nich, że sama długość życia właśnie może nie jest tym, co jest w życiu najważniejsze. Nie, absolutnie. Super. Postaram się przejść jednak do trochę innego tematu, mimo że zdaję sobie sprawę, że ten jest bardzo ważny, myślę, zwłaszcza dla ciebie w twoim życiu. Natomiast chciałbym trochę też pod innymi kątami o stoicyzmie porozmawiać. Jasne. I gdzieś już, wydaje mi się, to dotknęliśmy tego tematu stereotypów wyobrażeń na samym początku, jak mówiłaś o artystce. Bo gdy miałem cię okazję oglądać w akcji właśnie prowadzącej warsztaty, czy twoje wystąpienie na TEDzie, to sprawiałaś na mnie wrażenie takiej osoby bardzo ekspresywnej i spontanicznej. Na swojej stronie też się opisujesz jako ktoś, kto zaraża innych swoim dzikim entuzjazmem i pasją, tak? I jak te cechy łączą się z twoim stoicyzmem, bo na pierwszy rzut oka czy ucha wydaje się, że one się jakoś wykluczają. Wiesz co, to jest super, bardzo ciekawy temat do dyskusji, bo ja z kolei nigdy bym nie pomyślała, że można tak pomyśleć. Co ma piernik do wiatraka, krótko mówiąc. W sensie, to jest mniej więcej dla mnie, wiesz, tak jakbym usłyszała, ty masz, nie wiem, niebieskie oczy i kręcone włosy, to znaczy, że ty to tak bardziej jesteś Hiszpanką niż Polką, albo że ty bardziej powinnaś pójść w kierunku buddyzmu, a nie katolicyzmu. Co jakby, moja, wiesz, moja energia, którą ja emanuję i rzeczywiście, nie wiem, tempo mówienia i taka ekspresyjność, no to jest coś, co się, to jest jedno i to jest na poziomie takim, no nie wiem, energetycznym, czy na poziomie, no tak, energetycznym, a to jak ja, wiesz, zarządzam to, co się dzieje w mojej głowie i to jak ja jestem w stanie zarządzać tym, co myślę i myśleć o myśleniu swoim, to jest drugie. Więc być może to, nie wiem, z czego to wynika, jak ty z kolei o tym myślisz? Może to wynika z tego, znowuż, kolejnego nieszczęsnego stereotypu stoika, że stoik to taki pustelnik, taki apatyczny, nie wiem, może nawet wręcz flegmatyczny, nic go nie rusza, obojętny, zobojętniały na świat, a ja tutaj nagle taka, prawda, kolorowa, uśmiechnięta, heheszkująca, no z czym do ludzi. Ale jak wiemy, no ten stereotyp o stoikach jest stereotypem, jest nieprawdą, to nie ma nic do rzeczy. Super, bardzo się cieszę, że o tym mówisz, bo moją też misją po części jest to podczas tego podcastu, żeby pokazać inną twarz tego stoicyzmu, taką z jednej strony bardziej prawdziwą, zgodną z faktami, z drugiej strony taką pogodną, uśmiechniętą i energiczną, tak, że stoicy to są właśnie ludzie czynu, którzy mają dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia i do zrobienia i jesteś tego świetnym przykładem i super, że o tym rozmawiamy właśnie po to, żeby pokazać ludziom, że to nie jest tak, że trzeba mieć pewien profil psychologiczny, odpowiedni temperament, taki właśnie flegmatyczny, tylko tacy ludzie mogą być stoikami. Stoicyzm jest absolutnie dla wszystkich.
również wesołków, nawet choleryków, tak? Myślę, że taki choleryk może nawet więcej skorzystać na tym, że przejdzie taki trening stoicki, mimo że trochę więcej będzie musiał takich swoich naturalnych tendencji poskromić niekiedy, ale może nawet bardziej to będzie korzystne niż dla kogoś, kto już w dużej mierze gdzieś po stoicku żył, tylko nawet o tym nie wiedział, tak? Bo nie przeczytał jeszcze tej książki Piotra Sankiewicza, czy dowolnej innej, która pokazuje, o co w stoicyzmie chodzi. Ja jeszcze, wiesz, tak mi przyszło do głowy, Andrzej, jeszcze taką jedną myśl, że właśnie mi, jak przeczytałam całego Piotra, jak przeczytałam Sztukę życia według stoików, a umówmy się, no to nie jest krótka lektura, to mi się stoicyzm jawił, może no zapewne przez pryzmat siebie to czytałam też i czytałam to w takim okresie, w jakim czytałam swojego życia, ale mi stoicyzm jawi się jako właśnie, stoicyzm ma taką trochę detektywistyczną chęć rozbijania jakichś narosłych wyobrażeń, że o, ja to muszę właśnie, nie wiem, coraz więcej pieniędzy zarabiać, albo muszę to, muszę tamto. A oni przychodzą i po prostu jednym zdaniem albo jednym pytaniem nagle rozbijają tą bańkę. Bardzo, bardzo sprytnie, bardzo detektywistycznie i tak właśnie trochę rebeliancko myślą. Na tamte czasy byli rzeczywiście, jakimś to wprowadził zupełnie świeże myślenie, ale to jest nadal świeże myślenie, które się może nam bardzo, bardzo przysłużyć w życiu. Także nie, czemu myśleć o stoicyzmie jako o tej jakiejś jednej tylko skrajni. Tam się zmieszczą wszyscy. I to nie chodzi o energię, tylko to chodzi o sposób myślenia. Więc jak masz mózg i umiesz myśleć, to zapraszamy. Okej, okay. Jest to całkiem dobra grupa docelowa, którą określasz. Klientów stoicyzmu. Nie za wąska, nie za szeroka w sam raz. Piotra Stankiewicza to już cytowaliśmy kilka razy. To ja z kolei inną książkę jego polecę naszym słuchaczom. Po angielsku ona się ukazała, wydaje mi się, że na razie wyłącznie, Does Happiness Write Blank Pages? I to jest taka książka, w której Piotr stawia między innymi tezę, że twórczość artystyczną dosyć trudno jest ze stoicyzmem połączyć i on tutaj bazuje nie na stereotypach, o których mówiliśmy pytanie wcześniej, tylko też na swoim doświadczeniu i posługuje się takim mniej więcej argumentem, że jeśli przeżywasz w pełni wszystkie emocje, również te negatywne i to cię napędza jako artystę, no to trudno jest to trochę połączyć z tym, że właśnie po stoicku dystansujemy się wobec negatywnych emocji, staramy się patrzeć bardziej obiektywnie, rozbijać te bańki, o których myślałaś, bawić się w tego detektywa tak bardzo racjonalnie, tak? Taki Sherlock Holmes to jest raczej esencja racjonalności, a nie bycia artystą, który właśnie wszystko przeżywa, a później przenosi te swoje emocje na papier, w słowa, czy jeszcze w inną formę sztuki. No to jak to jest u ciebie? Jak ci się udaje łączyć też tą twoją twórczość artystyczną ze stoicyzmem? Jak sobie patrzę na ostatnie jakieś tam miesiące mojego życia, covidowe miesiące mojego życia, to rzeczywiście miałam taką obserwację, że byłam chyba trochę bardziej w tym przeżywaniu emocji, odczuwałam różne emocje i one mi się w ogóle gromadziły, to były zresztą negatywne emocje, miałam dużo w sobie frustracji, gniewu, jakiegoś rozżalenia z różnych przyczyn. Wzięła mi się tak, nakulkowała, wiesz, taka kula śniegu i ona tak spadała i tak coraz więcej tego było. I dotarłam do takiego momentu, że rzeczywiście, zresztą ja ci chciałam bardzo serdecznie, Andrzej, podziękować, bo ja w ogóle chciałam powiedzieć, że ty, tak jak i stoicy do mnie przyszli książką Stankiewicza lat temu 3, to ty przybyłeś do mnie w równie zacnym momencie, bo rzeczywiście ja byłam kilka tygodni temu w takim momencie, że myślałam, że te emocje mnie, słuchaj, rozbiją od środka i pęknę. I sobie przypomniałam, że przecież ja mogę tym, no znowu to nieszczęsne słowo, zarządzać, tak? Mogę te myśli rozbić na mniejsze kawałeczki, usłyszeć je. I też zrozumiałam, że duża część tych emocji to były emocje nakręcone moimi własnymi myślami.
Tak? Czyli ja się, wiesz, nakręcałam różnymi tam, sama sobie w tym mózgu gadałam jedno i drugie, trzecie, więc te myśli się nakręcały, wywoływały emocje, więc się i tak w kółko, nie? A to zupełnie droga jest donikąd, w takim znaczeniu, że można je w nieskończoność przeżywać i dobrze jest przeżywać emocje. Ja jako niedoszły psycholog również wiem, że jest wielka waga we wszelkich emocjach i one są wszystkie równie ważne, ale myślę sobie, że łatwo jest wpaść w takie właśnie bezsensowne kręcenie się w kółko i szczególnie jeżeli towarzyszy nam jakiś gniew, czy frustracja, czy inne tego typu emocje, które mogą wynikać z naszego własnego, z naszej własnej, nazwijmy to, wkrętki, to warto się zatrzymać, posłuchać, co tam się dzieje w tej głowie, co ja mówię, czy to jest prawda, czy to jest moja interpretacja rzeczywistości, co mi daje ta interpretacja, może jednak jestem w stanie ją zmienić, tak, i albo zmienić nie tylko swoją myśl, ale też jakieś konkretne zachowanie. No i rzeczywiście, jak się tak zatrzymałam jakiś czas temu, przypomniałam sobie tych wspaniałych stoików, którzy już raz do mnie przyszli i mi bardzo pomogli. To dokładnie, skoro raz pomogli, znaczy, że działa. I to wiesz, no, na takim teście, to znaczy, że to, co teraz mam, jakiś tam swój dylemat, czy jakąś tam frustrację, no to ja sobie to ogarnę. I naprawdę wierz mi, że odetchnęłam z ulgą, zresztą usłyszałam w swoim kierunku słowa: wow, no widzę, rzeczywiście jest zmiana, jest inaczej, jest przyjemniej, nie? Bo przestałam się nakręcać, więc strasznie długi wywód zrobiłam z tego, ale zmierzam do tego, że jestem fanką i słuchania tego, jakie myśli nam towarzyszą w trakcie, szczególnie tych takich silnych emocji, nie nazywajmy ich negatywnych, ale w czasie frustracji, jakiejś złości, gniewu, żalu i tak dalej. Słuchajmy, co tam nam się kołacze i wtedy możemy się zatrzymać i to rozbić na mniejsze kawałeczki, po prostu popatrzeć na to logicznie. Także tak sobie, wiesz, trochę przesuwam te suwaczki, nie? Jestem w stanie patrzeć na to, zatrzymać się, patrzeć bardziej racjonalnie, ale no, też jest tak, że jak się coś nazbiera, to pozwalam też sobie na przykład wybuchnąć złością, bo też wiem, że miałam przez wiele lat taką tendencję do trzymania tej złości w sobie, a to jest bardzo, bardzo złe, więc teraz tą strategię trochę mam zmienioną. No właśnie, ja bym się nie bał tego terminu zarządzanie emocjami, bo stoicyzm dla mnie w dużej mierze też na tym polega, żeby umiejętnie wykorzystać potencjał emocji, zarówno tych pozytywnych emocji, żeby po prostu bardziej się nimi cieszyć, częściej je przeżywać, ale również tych negatywnych, bo negatywne emocje mogą być takim sygnałem dla nas, jasną informacją, że coś tutaj nie do końca gra. Na przykład czuję uczucie zazdrości i jak się zatrzymam i chwilę pomyślę, to mogę odkryć, to widzę, że mi na tym bardzo zależy, skoro jestem o taką rzecz zazdrosny. A czy to tak naprawdę jest gdzieś tam w czołówce moich wartości? No w sumie nie jest. I jak zacznę o tym myśleć, że ta zazdrość jest bezpodstawna, bo akurat nie zależy mi na najnowszej furze, którą ktoś wrzucił na fejsa i przez moment sobie pomyślałem, kurczę, też bym chciał taką mieć. A jak tylko wrócę gdzieś do tych myśli, to dużo łatwiej mi stwierdzić, dobra, to ja już to przepracowałem, tak? I ja wolę tego Ferrari nie pragnąć, niż je mieć, tak bo jest. Jak się je ma, to każda ryska później jest dramatem i masę innych komplikacji do tego dochodzi dodatkowo, tak? Więc myślę, że tutaj kluczem jest to, żeby umieć sobie z tymi negatywnymi emocjami poradzić. Z jednej strony je traktować właśnie jako taki sygnał, lampka kontrolna, która nam się gdzieś w aucie zapaliła, tak, a warto coś sprawdzić, co tam się dzieje, żeby to jak najszybciej naprawić, zanim będą jakieś nieodwracalne szkody z tego powodu. Pogrzebmy jeszcze przy tych sytuacjach, w których stoicyzm może być użyteczny, bo myślę, że naszych słuchaczy też to może interesować. I ja zacznę od swojego przykładu, a później też poproszę o twój. Mnie stoicyzm na przykład pomógł zbudować taką wewnętrzną odporność, dzięki której łatwiej jest mi sobie poradzić z różnymi życiowymi komplikacjami. Na przykład weźmy taki aktualny temat, przynajmniej w 2020 roku, bo tak jak wspomniałaś, tak, może za 10 lat ktoś będzie słuchał tego nagrania i nawet nie będzie wiedział, co to jest COVID-19, ale teraz to jest dosyć istotny temat na całym świecie. I przez pandemię koronawirusa moje zarobki jako trenera biznesu całkiem wysokie
spadły przez pierwsze miesiące praktycznie do zera. Jak do tego dołożymy jeszcze kredyt mieszkaniowy, jeden, drugi czynsz za mieszkanie i parę jeszcze innych takich zobowiązań finansowych, no to zbyt wesoła sytuacja to nie była, tak? I łatwo tutaj stwierdzić, o Boże, jak ja sobie poradzę i wejść w takie właśnie emocje negatywne i nic więcej nie robić, tylko je w kółko przeżywać i mielić, tak? Tak. Mi właśnie dzięki temu stoickiemu treningowi udało się tą energię ukierunkować zupełnie inaczej, tak? Zacząłem myśleć, no dobra, nie mogę prowadzić szkoleń, to co ta sytuacja mi może dawać? Jaka jest potencjalna korzyść? Się nagle okazało, że ja mam mnóstwo czasu, którego wcześniej nie miałem i mogłem go spędzić na poprawę swojego zdrowia, na regularne ćwiczenia nawet w domu. Dzieci miały mnie okazję poznać pierwszy raz od kilku lat. Byłem z nimi przez pół roku, dzień w dzień, co się praktycznie nie zdarzało, naprawdę. To był moment, kiedy moje dzieci mnie pierwszy raz w swoim życiu poznały i pobyły ze mną przez dłuższy czas. No i ten podcast też jest efektem tego, tak? Myślę, że gdyby nie COVID, to nigdy bym się na ten podcast nie zdecydował, więc to jest taki stoicyzm w praktyce. Przychodzi komplikacja życiowa i my potrzebujemy sobie jakoś z tym poradzić. Jeśli mamy do tego narzędzia, no to ten moment, kiedy najpierw się boimy i nie mamy pojęcia, jak sobie poradzić, do momentu przejścia do działania, jest znacznie krótszy niż w przypadku innych osób, które o stoicyzmie nigdy nie słyszały. A jak to jest u ciebie? W których sytuacjach wydaje ci się właśnie stoicyzm szczególnie przydatny? Wiesz co, podobnie jak ty, ja też jak przyszła korona, to ja jak w każdej sytuacji zaczęłam dostrzegać dużo plusów. Zresztą, czekaj, tego nie jestem pewna, jak się nazywa, to są te dwa uchwyty? To jest technika dwóch uchwytów. Tak, no to okazuje się, że ja rzeczywiście robię to od lat, no, wierzę głęboko, że naprawdę w każdej, nawet najbardziej beznadziejnej sytuacji jest masa plusów i jakby ktoś bardzo chciał, też jestem w stanie wymienić piękne, dobre, wspaniałe chwile, które mi się przytrafiły po śmierci Michała, tak? I ja w pandemii, podobnie jak ty, no nie zaczęłam podcastu, ale wiesz, ukończyłam wreszcie swoją stronę, z której jestem szalenie dumna, otworzyłam tam sklep, cały czas wypuszczam jakieś nowe produkty, pomalutku tworzę kolejne, wymyślam, rusza niedługo też jakiś tam e-learning u mnie na stronie i podejrzewam, że gdybym nie była jakby odgórnie zmuszona do szukania też innych działań niż szkolenia, które prowadzę, no to mogłam tak czekać jeszcze ileś lat i gdzieś tam odkładać sobie to, bo to zawsze było w planach, ale nigdy się tak nie paliło, no bo były zlecenia i trzeba było robić bieżące zlecenia, a nie tam dbać o swoje produkty. Natomiast jeszcze jedna rzecz, w której wiesz co, stoicyzm bardzo mi pomaga, to są w ogóle, gdyby mieć zdolność nagrania swoich myśli, to byłoby przezabawne, bo szczególnie bawi mnie to sytuacji, w których słyszę, że ktoś dziamga, narzeka albo wiesz, pieni się, a wiesz, że tam ta i taka to zrobiła, to i tamto, a ten to, a i no i słyszę te ekscytacje, takie połączone być może właśnie z jakąś złością albo zazdrością, z jakimś... I tak sobie słucham tego i jakby rozumiem z jednej strony, co słyszę, z drugiej strony w głowie brzmi mi nie zawsze cenzuralne takie pytanie, które tutaj cenzuralnie przedstawię, czyli... Po co się tym ekscytować? Jakby co mi to wniesie? Co mnie obchodzi, że ktoś zrobił coś? Albo że nie zrobił, a że on zrobił, a ja nie zrobiłam. No i w takich sytuacjach, to jest znowu powrót do podstaw stoickich. Czy ja mam wpływ na to, co ktoś ma, robi, planuje? No nie. Mam wpływ na to, co ja mogę robić, planować, no to mogę się zainspirować tym kimś. Masą rzeczy mogę się zainspirować, ale to ostatecznie no, ja decyduję o tym, co robię i jak żyję zasadniczo. Więc szczególnie to jest ten stoicyzm jest przydatny właśnie, kiedy ktoś próbuje mnie nakręcić na przykład na jakąś czynność, czy na tak podjudza mnie do przejęcia się czymś, czym ja wiem z góry, że absolutnie nie mam przestrzeni w życiu na to, żeby się tym zajmować. Czyimś szczęściem, czy czyimś nieszczęściem. Mam na to naprawdę wywalone. No, po prostu mówię
mówiąc tak już bardziej po mojemu, a mniej być może po stoicku. Ta stoicka reakcja na to, jak ktoś cię próbuje wciągnąć w to narzekanie, to dopiero działa na ludzi jak płachta na byka. Jak ty się nie chcesz narzekać, jak to jest dla mnie piękne właśnie, jak ludzie jeszcze bardziej zaczynają denerwować w momencie, kiedy ty nie udzielając ci te emocje tej osoby, tylko starasz się z kolei ty spokojem tą osobę zarazić, no ale niestety jak ktoś jest bardzo wzburzony, to ten spokój twój tylko go niestety rozsierdzi jeszcze bardziej. Tak. A ja oczywiście nie robię tego po to, żeby go tam rozsierdzić, tylko no po prostu dbam o swój komfort. Nie chcę dać się wciągnąć w takie historie. Ja gdzieś używam takiej metafory, że jeśli ktoś jest właśnie w tych emocjach i już tak mocno zbiega z górki, jest mocno rozpędzony, no to nie jest właśnie ten moment na to, żeby z nim dyskutować, tak? To ja wtedy się uśmiechnę, kiwnę głową, jak on już zbiegnie na ten płaski teren i trochę mu się ten oddech wyreguluje. Wyrówna. I zacznie myśleć bardziej racjonalnie, a nie tylko właśnie silne emocje, no to wtedy może być moment na to, żeby mu podpowiedzieć właśnie jakąś stoicką technikę, która może mu pomóc w przyszłości lepiej sobie z tą sytuacją poradzić. Tak, dobra myśl, super. Jedno z takich wyzwań współczesnego świata, które myślę, że tutaj koronka tylko nam nasiliła, to są różnego rodzaju pokusy. Tak, na przykład na Home Office jest pokusa Netflixa i tam są te wszystkie nowe seriale i one są naraz wrzucane, nie jeden odcinek co tydzień, tylko masz na przykład 12 odcinków naraz. Albo odkryjesz nowy serial, który ma 5 sezonów po 12 odcinków, więc masz 60 odcinków naraz do obejrzenia. I teraz jestem bardzo ciekaw, jak ty sobie radzisz właśnie z różnego rodzaju pokusami, jak pielęgnujesz taką bardzo stoicką cnotę umiaru i samokontroli. Masz jakiś swój patent na to? Na pewno dotarłam, i to jeszcze daleko przed odkryciem stoików, uświadomiłam sobie, że inaczej, ja wychowywałam się raczej w domu, gdzie raczej rzeczy nie było niż były. I więc można by myśleć, że chciałabym dążyć do posiadania rzeczy, na przykład mieć, nie wiem, szybki samochód, fantastyczne mieszkanie i, nie wiem, operacje plastyczne. Tymczasem tego nie mam, bo jakoś tak... Ja też szybko zaczęłam pracować, więc wiedziałam, że no na rzeczy sobie trzeba zapracować. I też to jest ważne pytanie, żeby sobie zadać, czy na przykład moja praca, czy mój czas, no bo praca jest moim czasem, który oferuję jakiemuś zajęciu, czy ten mój czas, który ja wymieniam na pieniądze, czy on jest wart, żeby go wymienić właśnie na, nie wiem, kolejny ciuch, czy coś, co będzie komuś imponowało i będę miał kolejne coś tam, nie? Mi się bardzo podobają słowa Bartka, czyli mojego faceta, który no również, jak pewnie duża część ludzi, no pracował z domu, nadal pracuje mocno z domu i stwierdził: kurczę, nagle się okazuje w COVID-zie, po jaką cholerę te 20 garniturów, te 40 koszul, tych skarpetek, tyle, jak człowiek obleci w tydzień w dwóch dresach, no dobra, majtki zmieni, ale jakby po co nam tyle tych rzeczy generalnie? I ja rzeczywiście mam, być może tu nie jestem aniołem, bo były jakieś momenty, że się na przykład wciągałam, był etap, że ja kupowałam strasznie dużo szminek. Ja kupowałam tego, miałam 20 sztuk. Do tej pory mam, przecież weź to zużyj. I dotarłam do momentu, stwierdziłam, nie, serio, to nie jest coś, co mnie... Ja tego nie potrzebuję. Ja nie potrzebuję nawet połowy tego. I teraz jestem szczególnie uważna, bo bardzo jestem zatruskana o losy naszej planety generalnie. I pomimo mojego wielkiego optymizmu, wiary w to, że ludzie są dobrzy i świat jest piękny, to obserwuję z takim no, przerażeniem też i smutkiem to, co się dzieje, i tak sobie czytam czasami różne prognozy, książki, które nie pokazują miłego obrazu, pokazują bardzo brutalny obraz. I no i właśnie, wracając do głównego pytania, to się zastanawiam, czy to jest potrzebne mi, to byłoby pierwsze pytanie, które można by sobie zadać, czy ja naprawdę serio, czy moje życie nie może bez tego istnieć, a po drugie to jest to drugie sprawdzenie, co na to planeta.
I podam bardzo prosty przykład. Mamy lampki choinkowe owinięte wokół balustrady w domu. I one tak się pięknie świecą całym rokiem, nie tylko w święta. Bardzo nastrojowy klimat nam wprowadzają. No i są dwa zestawy podłączone, jeden pod drugi. Jeden, ten pierwszy, wziął się i zepsuł. No i ja wiem, że mogę kupić nowe lampki, które kosztują 12 ziko na Allegro, nie? Plus dostawa, a może i bez, bo mam smarta. No ja jasne, że mogę kupić, tylko czy to jest potrzebne planecie? W sensie kolejny, kurde, śmieć, który... I to wiem, że to jest mała rzecz i można to rozciągnąć i pomyśleć, dobra, jak mam obecnie samochód X, to czy ja jakby serio jest mi potrzebny Y, żeby był szybszy, lepszy, bardziej wypasiony? I to się, to jest wszędzie, więc no ja generalnie naprawdę pomyślę 7 razy, zastanawiam się, a może mam już coś, może jest brzydsze, może jest starsze, ale działa. Mam na przykład suszarkę do włosów, która działa od mojej 18 i ma już dziury w przewodach i jedyny powód, dla którego rozważam jej wymianę, to jest to, że no, może mi się stać krzywda zupełnie zwyczajnie, ale ona cały czas działa. Natomiast jako pomysłowy Dobromir wiem, że mogę ją skleić taśmą izolacyjną w tych miejscach, w których tam jest troszkę przetarte, nie? Tak długo jak nic mi się nie stanie, to mogę ją używać jeszcze kolejne tam 20 lat, więc co do takiej samokontroli, no to sprawdzam takie naprawdę prawdziwe pytanie, ale takie szczere do bólu, nie? Czy ja naprawdę tego potrzebuję, czy właśnie ulegam wpływom cholernego marketingu, ciągłego posiadania, więcej, szybciej, lepiej. I też inna rzecz, że to a propos takiego, powiedzmy, nie wiem, kupowania i nabywania rzeczy. Materializmu, tak, nazwijmy to po imieniu. A druga rzecz jest też zjawisko, myślę, znane wszystkim, tak zwane chomikowanie. Jest też zjawisko chomikowania, czyli gromadzenia, nie wiem, zeszytów z podstawówki albo segregatorów skądś tam, albo jakichś, nie wiem, książek, których wiem, że nigdy nie przeczytam, albo ubrań, których wiem, że nigdy w nie nie we, albo, nie? I ja też sobie ja nie mam tego chomikowania, miałam kiedyś, natomiast mam takie poczucie, że raczej już jestem z tego wyleczona, bo też zadaję sobie takie trochę być może dla kogoś szokujące pytanie, no to już tam abstrahując od tego, czy mi to potrzebne jest nadal, nie? Ale czy jak ja umrę, to ja zakładam, że i tak większość rzeczy po mojej śmierci zostanie po prostu zneutralizowana. Niepotrzebne są notesy ze studiów moich, do których nie zaglądam w życiu w ogóle. Ale czy czasem nie jest tak, że właśnie jak ja umrę, to czy to nie będzie kolejny po prostu upierdliwy mały przedmiot dla moich spadkobierców do ogarnięcia? I oni będą sobie zadawali pytanie, po pierwsze, co to kurde jest. Czy to ma jakąś wartość sentymentalną dla mnie? Może miało dla Klaudii, no ale Klaudia nie żyje, no jakby... Więc ja też tak zapobiegawczo, jak mam coś schomikować, to się zastanawiam, czy to komuś pomoże po mojej śmierci, czy to będzie kolejna rzecz do wyrzucenia. No to wyrzućmy już teraz. Po co to? Skoro innym się to nie przyda, to pytanie, czy tobie się przyda, tak? Komu to się może przydać? Dokładnie tak. Więc ja dużo, wiesz, oddaję, czy sprzedaję za bezcen. Jestem wielką fanką też jakichś garażowych wyprzedaży, używania rzeczy naprawdę tak długo, jak działają. Niech działają. A frustruje mnie bardzo, że no niestety teraz dużo jest produkowanych rzeczy, które są na jeden sezon albo na rok, a za chwilę jest wypuszczany kolejny. Ale ja wiernie, mówię, tak długo jak działa, jak mnie prąd nie kopnie, to będę suszyła te włosy suszarką. Super. Ja myślę, że nigdy nie jest dość mówienia o tym, że właśnie można mieć trochę inne podejście, mniej materialistyczne we współczesnym świecie, że to nie jest tak, że musimy mieć szafy pełne najlepszych ubrań, a później trzeba dokupić większe szafy, a później trzeba kupić większe mieszkanie, żeby te większe szafy się tam pomieściły i trzeba zaciągnąć kredyt, a żeby zaciągnąć kredyt, trzeba więcej zarabiać, więcej jeździć, więcej latać i tak dalej, że to naprawdę może zupełnie inaczej wyglądać, jeśli tylko zdecydujemy, tak, że coś innego jest dla nas tutaj ważne, to jeszcze chętnie dorzucę kamyczki dwa od siebie do tej samokontroli z trochę innego ujęcia, tak to nazwijmy. Ja miałem swojego czasu dosyć duży problem z graniem. Różne gry, to czasem są niewinne gry planszowe, ale to były też gry komputerowe, poker online, dużo różnych tego typu rzeczy. Wręcz mógłbym się pokusić takie określenie, że jestem uzależniony od grania i muszę się pod tym kątem mocno pilnować. I na mnie dwie rzeczy się świetnie sprawdzają. Po pierwsze, taka ocena tego, jak ja się czuję
po tym, jak ja już skończę tą rzecz robić. Czy to jest właśnie odcinek serialu, czy to jest granie w gry. Nie jak ja się czuję w trakcie, bo w trakcie to się czuję wspaniale, czuję się w swoim żywiole, to jest to. Ale jak ja się czuję pół godziny potem, jak już te emocje opadną, czy jestem zadowolony ze swojego życia, dumny ze swoich wyborów, czy wręcz odwrotnie. I to naprawdę jest taki kubeł zimnej wody, którą wylewam i staram się dobrze te emocje zapamiętać, żeby dwa razy później się zastanowić, czy chcę kolejne na przykład 3 godziny ciągiem spędzić w ten sposób. A druga rzecz, która się dla mnie okazała rewelacyjną strategią, to jest abstynencja, tak? Czyli nie, że ja sobie trochę pogram, czy trochę jeden odcinek serialu obejrzę, czy zjem jedną kosteczkę pysznej czekolady, a później siłą woli to ja na pewno się powstrzymam, żeby nie zjeść drugiego kawałka, nie obejrzeć kolejnego serialu, czy kolejnej partii w grze, tylko w ogóle nie gram, w ogóle nie jem, w ogóle nie oglądam seriali i nie przez całe życie, tylko na przykład w tym tygodniu nie oglądam seriali, tak? W tym miesiącu nie piję kawy. I jak ta decyzja już zapadnie, to ja się nie biję z myślami, czy dzisiaj jest ten dzień, kiedy ja mogę sobie pograć, czy nie. Bo ja już tą decyzję podjąłem i dzięki temu mogę tą swoją energię ukierunkować zupełnie indziej. Ja cały czas nie marzę o tym, że a to może jednak pogram, czy może jednak obejrzę sobie ten serial. Nie, przecież muszę pracować. W ogóle się nie biję z myślami, bo mam takie poczucie, że ta decyzja już zapadła i mogę się bardziej produktywnymi rzeczami w swoim życiu zająć. Bardzo, bardzo fajna metoda, no super. To jak jesteśmy już przy tych metodach i praktykach, to stoicyzm właśnie oferuje wiele różnych praktyk. Ja wymienię tylko kilka: prowadzenie dziennika, rachunek sumienia, czyli takie podsumowanie swojego dnia na końcu, albo myślenie o dniu na początku, projektowanie dnia, to może być trening dobrowolnego dyskomfortu, czy właśnie rozmyślanie nad śmiercią, amorfati, czyli godzenie się z tym, co nam życie przynosi i wiele, wiele innych. To jest tylko wierzchołek góry lodowej. Czy ty masz może jakąś swoją ulubioną technikę, z której często korzystasz? Ulubiony chyba nie. Wydaje mi się, że jak tak bym, czekaj, pozbierać. To był taki czas. Teraz mówię rzeczywiście w czasie przeszłym, bo to zaprzestałam tego, ale prowadziłam dziennik, taki właśnie w moim stylu, więc rysunkowy. Ja go sobie nazwałam Cudownik. Dzień po dniu rysowałam takie podsumowania każdego dnia, bo właśnie podsumowania, czy małe radości, więc to nawet bardziej powiedziałabym, że to nie był ani rachunek sumienia, ani taki dziennik jakichś emocji czy rozmyślań, ale bardziej wydarzeń i doceniania tego, co mi się przytrafia i dostrzegania w tym pozytywów. I to właśnie bardzo mi pomagało się tak na tu i teraz nakierunkować. Ani na przeszłość, ani na przyszłość, bo tam nie było planowania, nie było tam mielenia przeszłości. Mi nawet czułam się dyskomfortowo, kiedy na przykład zdarzało mi się mieć jakby zaległości i nie wiem, dzisiaj jest 14 września i ja bym 14 września rysowała, wiesz, to co się działo 8 września. To już jest, tak naprawdę to nie jest ta idea, którą sobie założyłam, takiego codziennego doceniania każdego dnia, ale to już jest babranie się w przeszłości. Jezu, co tam było w czwartek, przecież to już było, minęło. Co ciekawe, ja też rzadko w ogóle wracam do tych cudownych. Bo właśnie to by było wracanie do przeszłości. Bardziej, jeżeli do nich zaglądam, to raczej ze względów zawodowych, no bo czasami korzystam z nich jako takiej pożywki, żeby pokazać, jak coś tam narysować. Też sporo rozmyślam o śmierci, czy też inaczej, no, nie wypieram świadomości swojej śmiertelności, ona jest ze mną i paradoksalnie, choć wiem, że no, nie stoikom i komuś, kto boi się śmierci i ją właśnie wypiera, to się nie mieści w głowie, że Jezus Maria, jak to ty na co dzień, jak to codziennie? Dosłownie codziennie, w sensie ja codziennie myślę, że przynajmniej raz, a może i kilka, mam taki dosłownie, taki rozbłysk jakiegoś neuronu w mózgu, który mówi, hej, to może być mój ostatni dzień życia, pamiętaj o tym. I to mi przypomina, I pozwala na przykład, tak jak ty mówiłeś, jak ja się czuję tam po oglądaniu serialu czy po graniu, to ten, jak się ten rozbłysk dzieje, to ja też mam możliwość się zatrzymać, pomyśleć, ej, czy gdyby to był ostatni dzień mojego życia, serio chciałabym, nie wiem,
robić, plotkować albo zajmować się jakimś kompletnie niepotrzebną czynnością? No pewnie nie i jestem w stanie to zweryfikować. To osadzenie w teraźniejszości i świadomość własnej śmiertelności daje mi też dużo, pozwala mi odczuwać wdzięczność. I ja, słuchaj, jak już ci mówiłam, Andrzej, jestem przygotowanym uczniem, ja chciałam powiedzieć stoickim. I tutaj mam cytat. I mam tutaj cytat ze 123 strony Piotra Stankiewicza, Sztuka życia według stoików. Innymi słowy, kto dzisiaj martwi się jutrem, temu i dzisiaj, i jutro wypadną na minusie. Więc ja się nie zamartwiam za bardzo na plus, znaczy na przyszłość, no bo cieszyć się teraźniejszością. O tych dwóch uchwytach już wspomniałam, nie? Że zawsze patrzę na każdą sytuację z dwóch stron, że to może być coś dla mnie pozytywnego albo negatywnego i w każdym nawet kryzysie jestem w stanie znaleźć coś, co mnie wzbogaci i coś, za co mogłabym być wdzięczna. A ja też, wiesz co, no mam właśnie takie patrzenie, to jest też może paradoks, bo z jednej strony jestem tu i teraz, jestem w sobie, staram się być w każdej chwili, która trwa, ale jednocześnie potrafię się tak, wiesz, oddalić od tej naszej, kurczę, planety, tak sobie spojrzeć z jakiejś innej na tą Ziemię i popatrzeć, to moje życie, wiadomo, że dla mnie jest najważniejsze i jedyne słuszne i w ogóle, bo jest moim życiem, jedynym, jakie mam, ale z drugiej strony ono w świetle życia tej planety i kosmosu nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Więc też, żebym się tak nie spinała za bardzo, bo to, czy ja, no właśnie, będę miała dobrze ułożone włosy danego dnia, albo czy zrobię wszystko z listy zadań danego dnia, to naprawdę nie ma żadnego znaczenia. To nawet ma swoją nazwę, to co opisujesz też jest stoicką techniką, perspektywa kosmiczna. Kosmiczna. Tak właśnie coś mi chodziło, ale nie byłam pewna. Po angielsku to jest view from above, gdzie się właśnie tak wznosimy ponad krajobraz ponad i coraz wyżej siebie, i wyżej, aż już jesteśmy w kosmosie i patrzymy na to wszystko takie malutkie, nieznaczące, czym tu się przejmować. Mróweczki, dokładnie. I ostatnia może rzecz, to przyszła mi do głowy, że, i tutaj też mam cytat, jestem najlepszym tutaj z twoim... Najwięcej cytatów wrzucasz, to na pewno. Więc to będzie długi cytat. I to, jak na to natrafiłam, to po prostu zakreskowałam, tu uśmiechów narobiłam i zapisałam sobie, że to jest cytat, do którego powinnam wracać. Jak dostanę zapytanie o ilustrację, bo ja nienawidzę wykonywać ilustracje, ja to podzlecam mojemu zespołowi, ja sama nie wykonuję, albo o coś, czego nie lubię. I teraz wjeżdżam z cytatem. Przed przystąpieniem do działania, przed podjęciem decyzji o zaangażowaniu się w coś, musimy się zastanowić, w jakim stopniu jest to zgodne z naszymi umiejętnościami, uzdolnieniami i hierarchią wartości. O tyle, o ile mamy wybór, powinniśmy starać się unikać działania, które szłoby im wbrew i pod prąd. Powinniśmy angażować swój czas i energię w to, w czym czujemy się dobrze i pewnie. A przypominam, ja w wielu rzeczach nie czuję się dobrze i pewnie ilustracja to jest jedna z nich. Pamiętajmy, że każdy jest odrębną i niepowtarzalną jednostką, która ma swoje preferencje i paletę umiejętności. Decydując się na jakieś działanie, wpasowując się w obowiązki, jakie nakłada na nas świat i życie w społeczeństwie, musimy pamiętać o swojej unikalności i o tyle, o ile mamy wybór, dostosować zamiary do swoich umiejętności, upodobań i pragnień. Więc... ja sobie weryfikuję staram się weryfikować decyzje i to, co do mnie przychodzi, to, co świat mi podsyła, właśnie pod tytułem zadanie, jakaś zagadka, jakieś wyzwanie, ktoś coś ode mnie chce, albo cokolwiek innego, no to sprawdzam, czy to leży w palecie moich możliwości, czy ja to umiem, albo czy chcę się nauczyć, czy to jest właśnie zgodne z moimi wartościami i tak dalej. Bo może jest ktoś, komu to dużo większą frajdę sprawi, żeby to zrobić. Totalnie, oczywiście, że tak, więc ja, co więcej, nawet na mojej stronie nie ma napisane, że ja wykonuję ilustrację na zlecenie, ale dostaję te zapytania. No i fajnie, bo mogę je przekierować do mojego zespołu, ale no już nie wiem, co mam zrobić, żeby dać światu znać, że ja nie robię ilustracji. Czerwonymi, dużymi literami na stronie.
Dokładnie, dokładnie. Ale nie, no nie ma się co, nie ma co, nie ma co narzekać. No generalnie mam zespół, który to robi, więc to się, jak już tak powiem, utylizuje, nie? W sensie zostaje nadal u nas. Ale no sprawdzam, czy ja mam na to przestrzeń i ja też nawet mam taki plakat za sobą, właśnie na niego patrzę, gdzie ja sobie założyłam, że ja chciałabym się zajmować już w mojej firmie, no, która liczy kilkanaście osób i co one robią, to ja często nawet nie wiem, co się tam w firmie dzieje. Natomiast jak ja już mam się czymś zająć, to ja mi zależy na tym, żebym ja miała w tym czynnik fanu, w sensie, żebym ja się po prostu dobrze no, bawiła w pewnym sensie tym zleceniem, tym zadaniem, a ja se nawet i z jakiegoś no, takiego niezbyt przyjemnego zadania potrafię trochę dodać, miało wartość dla mnie, żebym ja się na przykład czegoś nauczyła, żeby to było totalnie inne zlecenie niż dotychczas. Super. Przejdźmy sobie do podsumowania. Mam dwa takie ostatnie pytania do ciebie. Jaki jest twój przepis na udane życie? Jakbyś tak miała w kilku zdaniach komuś podpowiedzieć. To każdy sobie tam, wiesz, no, musi w swoim sumieniu, ale no, jeżeli ja na swoje życie, to ja nawet pół żartem, pół serio zrobiłam na swojej stronie taką zaślepkę błędu 404. I tam jak ktoś gdzieś zabłądzi kiedyś na mojej stronie, a można to zrobić po prostu w ten sposób, że wchodząc na moją stronę po slashu wpisać jakiekolwiek hasło, które wiemy, że no raczej nie ma takiej podstrony i się wtedy zabłądzi i zobaczy ten rysunek i tam jest jak żyć jak myślicielka. I czekaj, i sama to zobaczę. Mamy tak, robić dobro. Staram się robić dużo dobra, dawać dobro, robić dobro, uprawiam ogródek swój własny, mam swoje własne warzywa. Po drugie, żyję też po swojemu, czyli ja się nie... Bardzo trudno jest mnie już teraz, jak jestem takim 34-letnim stoikiem, trudno jest mnie włożyć i zmusić do czegoś, czego ja nie chcę zrobić, albo co właśnie jest wbrew mnie. Ja bardzo sobie cenię wolność i życie po swojemu, więc ja apeluję, żeby każdy żył po swojemu. I jak komuś stoicyzm nie pasuje, to niech właśnie żyje po swojemu, a nie po stoickiemu na przykład, nie? Ja też lubię się dużo śmiać, dużo i głośno. Też jest zasadą, którą tutaj głoszę. No dbać o ziemię, na której żyjemy, bo to jest nasz jedyny dom. Ciało jest tym mniejszym takim naszym domem i jest takim domem właściwym, więc dbajmy fizycznie o swoje ciała, a dalej to jeszcze o dom, po którym te nasze domy z ciał chodzą, bo innej planety mieć nie będziemy. Bądźmy przyjaźni wobec siebie, czyli tolerujmy się, kochajmy się, pozwalajmy ludziom na to, żeby żyli tak jak chcą. Oczywiście o ile nie krzywdzą nikogo i nie uprawiają jakiejś, nie robią zła po prostu. Gadać, żeby rozmawiać ze sobą. Ja lubię rozmawiać z ludźmi i rozmawiać o wszystkim, łącznie z tematami tabu, czy z tematami trudnymi. I na końcu tej listy, to już teraz właśnie mam dylemat, bo nie wiem, czy zostawić ludzi z niedopowiedzeniem, żeby spróbowali zabłądzić na stronie, czy jednak powiedzieć, co jest jako ostatnie. Bo jest takie pół żartem, pół serio, ale bardzo ważny element życia. Jak myślisz, Andrzej? Zostawić z niedopowiedzeniem? No pewnie. Dobra, żeby zobaczyć ostatnie, trzeba zabłądzić i się wtedy uśmiechniecie, mam nadzieję. Super, bo właśnie ostatnie moje pytanie było takie, że jeśli ktoś z naszych słuchaczy będzie chciał się z tobą skontaktować, to jak najlepiej to zrobić? No najlepiej, żeby sobie wszedł do mnie na stronę, czyli na claudiatolman.pl i gdybym tutaj coś niewyraźnie powiedziała, to moje nazwisko pisze się przez T jak Tadeusz, claudiatolman.pl. No i tam są wszystkie namiary, stamtąd już można pobiec i na jakiegoś Facebooka czy innego LinkedIna. W tym ostatnia najważniejsza zasada, której nie wymieniłaś, to też na stronie się znajdzie, tak? A, no właśnie, tak, ale ona się znajdzie, musicie zabłądzić na stronie, czyli po claudiatolman.pl/ i wpisać... Marek Aureliusz na przykład. Dokładnie tak, cokolwiek, co macie podejrzenie, że raczej nie ma takiej zakładki, to wtedy wyskoczy wam kod błędu i moja uśmiechnięta paszcza, która trochę ma na celu rozchmurzyć i dać iskrę dobra, puścić ją w świat. Super, Claudia, bardzo dziękuję za rozmowę, to jest dla mnie zawsze wielka przyjemność, jak poznaję lepiej swoich braci i siostry,
w stoicyzmie. Tak, tak, to już nie tylko trenerskiego, ale też stoickiego dodatkowo. No i nieśmy w świat dalej, bo tak jak wspominaliśmy o tym, że jeśli więcej ludzi zacznie myśleć o stoicku, to po pierwsze będzie im lepiej w ich własnym życiu, ale też nasza planeta też będzie lepiej funkcjonowała, jak ludzie będą w stanie bardziej racjonalnie myśleć i lepiej sobie radzić z emocjami, które czują. Tak jest. Super. Bardzo Ci, Andrzej, dziękuję. Szalenie Ci dziękuję za zaproszenie. To nie jest, wiesz, nic takiego na wyrost i tutaj się nie łaszę do Ciebie, nie gadam głupo, tylko mówię Ci prawdę, mówię Ci, jak mnie do podcastu dała drugą falę stoicyzmu w moim życiu i bardzo Ci za to dziękuję, bo potrzebowałam jej na nowo. Odświeżyć sobie, odkopać i czuję się teraz już tak, wiesz, wyprostowana i jest mi lepiej, jest mi łatwiej.